wiecie, co ja tu mam? To są grzywki. To oznacza, że jadę do fryzjera. Właśnie przyszłam do Patrycji. Jestem w salonie Gnatyszyn i uwaga, wzięłam swoje grzywki, więc jeśli usłyszycie głośny śmiech, to dlatego, że wyciągnęłam grzywki. Mam dużo grzywek. I bardzo chciałabym dzisiaj obciąć, skrócić sobie te włosy tutaj i zrobić sobie taką trochę niby grzywkę. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. Zaprezentuję wam jeszcze moje siwki. Będziemy też robić kolor. Jesteśmy w trakcie. Na jaki kolor robimy? Zielony. No i bardzo dobrze. Jeszcze nie miałam zielonego. Już wszystkie inne miałam. Dobra, wyciągam grzywki. Dobra. Wygląda to trochę dziwnie, tym bardziej, że położyłam sobie to na kolanach, to wygląda mega dziwnie. Tu jest jeszcze jedna, ale ta jest w ogóle taka cienka i jest bez sensu. Jest taka bardzo czarna, więc różni się od moich włosów, a te są bardziej brązowe i są z ludzkich włosów. Dobra, chcę mieć twoją reakcję na grzywki. Słuchaj, muszę mieć swoją reakcję na grzywki. Zobacz, piękne są, prawda? Chcesz sobie przymierzyć. Doskonale. Mogą służyć jako broda też. Słuchajcie, to jest dla mnie bardzo odważna decyzja, bo chyba zdecyduję się na coś podobnego. O, takie coś. Takie coś. Usłyszałam, że będę lodzią. Nie wiem dlaczego. O co chodzi? O co chodzi? Lodzia? Kuszą mnie jeszcze takie bardziej grzywki. Ale spróbujmy, zacznijmy od czegoś bezpieczniejszego. No to nie. Coś bezpieczniejszego. Teraz na myjce? Tak. No słuchaj. Miała... Tylko uważaj, jak machasz głową, dobrze, to będziesz dobrze miała zaraz policzki całe. Dobrze. Jakby myjkę uwalisz. A jest... Już pobrudziłam, czy nie? Nie, teraz sprawdzę. Wydaje mi się, że nie, ale... Można przetrzeć dla pewności. Czyli czy to, co robimy, to jest grzywka? Jak to nie? Czy to się już nazywa grzywką? Czy to jeszcze się nie można tego nazwać grzywką? Nie, to co będzie? To będzie grzywka. To będzie już grzywka. Ale teraz nie ma grzywki. Nie, teraz nie ma. Tak zostawmy, jest super. Mi się podoba. Jak z takiego wybiegu, wiesz. Słyszałam ostatnio, że znowu wracają do mody przedziałki na boku. Właśnie wtedy, kiedy ja zaczęłam nosić na środku. Super. Nie ma czegoś takiego jak moda. Wiem, żartuję. Ale naprawdę słyszałam, że jest moda taka, no taka, wiesz, na przedziałek, że nie nosi się przedziałka na boku. Co powiecie na wersję z grzywką? Garderoba była już posprzątana, bo przecież tutaj nagrywamy, ale musiałam wytargać buty na sprzedaż i tu już jest część obfotografowana, ale te wszystkie pudła i tamte pudła jeszcze nie. Ale jak je zrobię, to zacznę wrzucać na Vinted. Dlaczego nie pracujesz? Co się obijasz? No chyba sprzedażujesz. Co to ma? Buty są zrobione. Co to ma znaczyć? Pomalowane wszystko jest. Wszystko ja zrobiłam sama. Zobaczcie, to są rękawiczki człowieka pracy. Tam śpi Karolina, tak właśnie. Nie dość, że leniwa, to jeszcze nie uprzejma. Słuchajcie, to są wory. Jeszcze nie wszystkie, ale to są wory z butami, w których już od bardzo dawna nie chodzę, albo w ogóle nigdy w nich nie chodziłam. I tutaj nastąpi selekcja i to będą buty, które zostaną wystawione na sprzedaż, a ja wam dzisiaj pokażę, co tu jest. Wy mi będziecie mogli napisać w komentarzu, czy coś sobie zostawić, czy jednak chcielibyście to, żeby znalazło się w sprzedaży, na przykład sami chcielibyście to kupić. O, to Ola wygrała, pamiętam. Jako Miss Iron Fist. Tak, to prawda. To było na kontroli celnej. Przez chyba dwa tygodnie. Jeszcze za tę wygraną. Bo tam było ile? 12 par butów. Tak, na każdy miesiąc w roku była jedna para butów. No to jest moje... Steve Madden. Jest to moje królestwo butów, którego pragnę się pozbyć, bo mam za dużo, jak widać. Jeffrey Campbell. Tak, co my tu mamy w tym Jeffrey Campbell? Tu wylosowałam takie lity. Nie wiem, czy pamiętacie, czy chodziliście. Ja przewiduję, że moda na lity wróci. Wróciła moda na lata 70, więc słuchajcie, te buty mogą być za chwilę wiele warte, a ja za nieduże pieniądze będę sprzedawała te buty. Te i wiele innych.
prawda. Wypatrujcie informacje. O, ale na przykład tutaj to są buty, które miały być moimi butami ślubnymi, słuchajcie. Nigdy ich nie założyłam. Miały być to moje ślubne buty. Same z kolcami. No, taki moment w moim życiu to był. Wypatrujcie tych aukcji, będę informowała u siebie na Instagramie o wszystkim. Przedmioty znajdą się na moim koncie na Vinted. Także stamtąd będziecie mogli je kupić. Tutaj wam jeszcze pokażę takie piękne sandały Chloe, które nigdy nie zostały założone na me stopy, oprócz tego, że je po prostu przymierzyłam. Więc dużo takich nowych butów, trochę butów, trochę Gucci, trochę Balenciagi, więc też takie marki premium, ale też nie tylko, z sieciówek za naprawdę małe pieniądze rzeczy się tam znajdą. Zrobiłam porządek, nie sama oczywiście, pomagała mi w tym Karolina. Dlaczego nie pracujesz? Co się obijasz? Bo sama bym nie dała rady. Zrobiłyśmy segregację tych butów. Niech was nie przerazi, że one są tak wrzucone do worka, bo krzywda im się żadna nie dzieje. Ja je na chwilę tak ustawiłam, żeby było do miniaturki. To wam się przyznam. Natomiast one są wszystkie poukładane i wszystkie za chwilę trafią do pudełek, bo właściwie do większości pudełka mam, jak widzicie. Zresztą tutaj w tych, te są już popudełkowane. Mogę wam pokazać, jakie piękne Isabel Marant tutaj mam. O, takie piękne. To i więcej rzeczy, to i bardzo wiele butów, między innymi różne modele Adidasa, także znajdziecie na moim Vinted, a ja w tej chwili robię sobie przerwę. I to jest dobry moment, żeby wam powiedzieć, że ten odcinek wyjątkowo ma sponsora. Już dawno u mnie żadnej współpracy nie było i sponsorem jest e-obuwie i Roblox, gdzie e-obuwie stworzyło w platformie Roblox swoją grę, w której to możecie zdobywać swoje buty, jak i również inne elementy odzieży. Możecie zdobywać różne buty, między innymi ten model Adidasa Ultra Boost, który jest przewspaniały. Są naprawdę tak wygodne buty. One są pianeczkami. Ktokolwiek miał oczywiście buty z podeszwą Ultra Boost, to wie, o czym mówię. Jak nie, a szukacie dobrego obuwia sportowego, to te buty są ekstra. W ogóle wyglądają bardzo ładnie przy okazji, więc myślę, że to jest wartość dodana, na pewno. W każdym razie robię sobie przerwę i idę teraz do Robloxa, ponieważ Tymon siedzi przy Robloxie i ja sobie z nim gram w tego Robloxa. On mi objaśnia w ogóle, objaśnia mi co i jak, bo to nie jest dla mnie aż tak naturalne jak dla mojego syna, po prostu spędzanie czasu w ten sposób. Dobra, moi drodzy, jesteśmy już przed komputerem i tutaj widzicie, że tam wiruje mój but? Nie. I ja go zdobyłam w życiu rzeczywistym, a teraz mogę go sobie zdobyć w grze. I on chyba jest za najwięcej punktów, nie? Tak jak patrzyłam. No, 35. O! Pasja! Zdobij punkty! Cicho. No nie! Pielęgnacja twarzy jest łatwiejsza. Tu bym polenizował. Zbieraj mi pieniądze na buty. Dobrze, matko. Słuchajcie, to Tymon niech tutaj przychodzi w grę i zbiera mi hejsiwo. Ona mnie tutaj zmusza. Na Ultra Boosty. Ja cię nie zmuszam, ja spędzam z tobą premium czas. O co ci chodzi w ogóle? Nie rozumiem. Słuchajcie, moi mili, tak jak już wspominałam tutaj w grze, znajdziecie między innymi Ultra Boosty, które widzieliście na mnie, ale znajdziecie też inne modele butów, na przykład takie, które ma nasz bohater. Znajdziecie też inne rzeczy z e-obuwie.pl i z Adidasa. Zapraszamy was do gry na Roblox z e-obuwie.pl. No i skończone. O, to moje buty. To moje buty. Dobra, mamy Ultra Boosty. Moja postać ma te same buty, co ja. Tak powinno być w życiu. Słuchajcie, biegam po mieście. Po lawie po mieście. I zdobywam hajs na buty. Właściwie to tak jest trochę. O, mamy bossa! Czy ja muszę, nie wiem... Czy on nas wciąga? You win! Adi Diamond 4. Nie, pokonaliśmy go. Okej. Okay. Jest! Idź po te buty teraz. To są... Łe boost! Zakładam. Yeah. Dobra, mamy je. Idziemy do pizzy. Co prawda moje mi się bardziej podobały, bo są moje. Ja cię zostawię z grą, a sama idę dalej zajmować się butami i ubraniami. I żeńskimi sprzątaniem. To nie są żeńskie. Żątanie. Tak,
Maciek wychowuje swoje dziecko właśnie.